Hej, witajcie w kolejnych częściach mojego zagrania w Prince of Persia The Shadow and the Flame. Ostatnio kroczyliśmy sobie w jaskiniach i znaleźliśmy pewien dywan, który za chwilę zobaczymy, co nam da. A więc kontynuujemy naszą przygodę. Dywan wydawał mi się kuszący. Za późno zdałem sobie jednak sprawę, że nie mam nad nim kontroli. Liczę na to, że może dotrę do celu. Już 2 razy spotkało mnie nieszczęście. Nie może być gorzej. Taką przynajmniej miałem nadzieję. Okej. Znam to miejsce. Wydaje mi się dziwnie znajome. A więc trafiliśmy nie wiadomo gdzie. Ale książę coś kojarzy to miejsce, co ciekawe. A więc dobra. No trochę tutaj jest to miejsce dosyć podniszczone, jak widać. A to jak widać będzie kolejna nowa przeszkadzajka, która będzie próbowała mnie zabić. Jak słodko. Okej. Tam się chyba coś otworzyło, ale tam mimo wszystko dostanę się potem. I tak. Okej. A leci tutaj to coś? O, dobra. Ale to nie jest, jak widać, jakieś trudne do ominięcia. Czasami będą w takich niefajnych miejscach te czarne stworki się pojawiać. Ła! Leci! Do góry, książę! Okej. Tutaj jak skoczę, to raczej nic się nie stanie. Raczej bym wtedy spadł. Ale podkarnijmy się do ciebie, może się nie odwrócisz. Okej. Więc już po tobie teraz skoczmy tutaj. I tutaj właściwie byłoby właśnie to wyjście na początek poziomu. O, dokładnie tutaj. Uda mi się przeskoczyć? Okej, udało się. Tam na dół do tych pułapek bym nie chciał. O-o. Przeskocz to! Dobrze. Nawet nigdy nie próbowałem nad tym skakać. A jak widać się da, więc warto korzystać. No to chodźmy teraz w górę. Dodatkowy eliksir. O, i ten zielony. Dosyć szybko. Ej. Jak widać nie można za bardzo do tej głowy podejść, więc dlatego nie można ją zwykłymi atakami atakować, ale kombosy zawsze są najlepsze. Tak, i ten zielony napój był dosyć łatwy do zdobycia. Co oczywiście mi się podoba. O. Chyba dosyć to miejsce zaczyna się powoli walić. Na dole jest wyjście, ale raczej przycisk, żeby uruchomić wyjście, powiedzmy. Ale niestety tam za bardzo nie mogę tam za bardzo spać, bo bym chyba umarł. I zdobyłem tutaj umiejętność węża ulepszoną. Więc bardzo dobrze. Ostatnio też zdobyłem umiejętność ptaka. Więc ta też mi się przyda. Wow, chwilę. Ten poziom wydaje się dosyć prosty. Dosyć krótki. I znowu walka tym razem z tą oto głową, która tak się składa. W podstawowej wersji gry naprawdę była uciążliwa. Tutaj nie aż tak. Okej, może wykorzystam. O, moc węża właśnie ulepszona. Aj, próbowałeś zaatakować, co? Ja byłem szybszy. No i jeszcze ta umiejętność ptaka, którą mam ulepszoną. I już wiem, w którym miejscu ogólnie zdobyłem ulepszenie. To było jeszcze w 1. poziomie w jaskini. Jest jeszcze przejście. prosto do ciebie. Zobaczymy, jak sobie ty poradzisz. Nie poradziłeś sobie. A więc jeszcze tylko zostało mi zdobyć srebrną umiejętność tygrysa? Chyba tygrysa. W każdym razie ten poziom mamy zakończony całkiem szybko. No i pięknie, akurat zdobyłem wszystkie trzy monetki. Lecimy dalej. Oho, no tak. Oczywiście musimy się pośpieszyć, żeby to drzewo nie straciło swoich liści, bo to może się skończyć źle dla naszej księżniczki. I jak widać, liście coraz bardziej upadają. Więc chyba mamy coraz mniej czasu. Co oczywiście mówi nam bardzo źle o wszystkim. O. Niby brak wyjścia, ale przypomina się nam oczywiście Prince of Persia Classic, gdzie na początku byliśmy w celi. No i mamy nową zabawkę, która będzie chciała nas przeciąć, ale wystarczy się przed tym przeturlać i powinno być wszystko mniej więcej ok. I teraz muszę zrobić tak, nie książę tak, trochę inaczej. Skocz teraz. Albo dobra, zejdź i zrób tak. O, świetnie. Tak też można. O, pięknie, akurat to jest szkielet. Zawrócił, więc myślę, że będę mógł go szybko załatwić, chyba że się jeszcze mi odwróci. Ale nie zdążę. Okej, to będzie otwierało to przejście, więc może najpierw zobaczę, co jest do góry. Mamy głowę. Oczywiście, jak widać, odpycha nas, gdy próbujemy do niej podejść. Więc podchodzenie do niej odpada. Jak już wspominałem. Ale walczymy oczywiście z nią, z tymi kombosami, które oczywiście są lepsze niż takie po prostu wymachiwanie na nich mieczem. Co ty tak spowolniłeś? Nieważne. Tam jest skrzynia. Ciekawe, gdzie jest droga główna. Zobaczmy, co jest do góry. Może tam będzie coś ciekawego, co bym chciał może zdobyć. Jest tu trochę monet. I tutaj otworzyłem to. Okej, muszę zrobić rozbieg. Dobra. No i widzę, że i tak to prowadzi mnie w miejsce, które i tak bym szedł. Tylko jeszcze bym chciał zobaczyć, co jest na dole. Okej. Walka z dwoma czachami naraz. Oczywiście one tutaj są cwane i nie atakują tak, że raz ta, tutaj różnie to jest. Nie tak jak szkielety. Okej, tu już tyle, więc ja bym chciał jeszcze właśnie zobaczyć, co jest na dole. Bo tam może być jeszcze coś ciekawego. A do góry jest, z tego co kojarzę, główna droga. O, właśnie. To właśnie chciałem zdobyć. I teraz mogę już spokojnie lecieć do góry, bo tam już raczej na dole nic więcej nie spotkam. Więc ten napój mamy z głowy. Tutaj, o tutaj dopiero będą pułapeczki. Jeszcze te. I lecimy w górę. Czy to by upadło? Chyba tutaj... Nie, to nie upada, więc okej. O, tam już widzę przycisk, żeby się wydostać z tego poziomu. Więc otwórz. Tutaj mamy kolejną monetkę i nic poza tym. Ja! W górę! Okej. Tutaj jest całkiem duży wiatr, który zapewne będzie mi tutaj trochę szkodził ze skokami. Ej! Nie cwaniakuj mi tutaj. Po prostu padajcie jak muchy. Nie warcz na mnie. Oj, nie warcz na mnie. są się pogniewamy. No, który teraz? Ty! No to dajesz. Nie wychodzi ci, co? A widzisz, nie wyszło. Tak samo i tobie. Okej. A tutaj skok będzie dosyć ciężki do wykonania, ale się udał. Trzeba bardzo dobrze go wykonać. I teraz myślę, że możemy już zejść na dół. Dobra, zawalczmy może z tym szkieletem. Już jak jest. Nie chcę mi się czekać, aż jakoś się obróci. Nawet nie wiem, czy by się obrócił. Więc już z nim oczywiście zawalczę. Ha! Głupi. Teraz jeszcze ta głowa. Której oczywiście zwykłymi atakami nie zaatakuje, więc muszę czekać, aż zrobię swój kontratak na nie. Okej, ta jest już jakaś twardsza. Ale raczej też z nami sobie nie da rady. No właśnie. Tutaj jest w ogóle jakieś zejście. Ale chyba i tak tędy bym szedł, więc wrócę się do góry. I zejdziemy tędy na dół. Jeszcze przy okazji wezmę sobie ten eliksir. Dobra. Teraz skok. Na dole chyba tylko czeka nas śmierć, więc... Aj! No dobra. Musiał być już dosyć długo tutaj. Trochę dziwnie byłoby go teraz tutaj załatwić. Tak po prostu by stał odwrócony i tyle. Nie. O, no oczywiście, że jeszcze muszą się pobić te głowy. Jak mówiłem, w oryginale sprawiały dosyć spore trudności. Nawet potrafiły zabić od razu. Co zabawne. Jednym ciosem. Z tego co kojarzę. Więc niemiło. A tutaj może z nimi na spokojnie zawalczyć. No dajesz. Okej, tu chyba za chwilę będzie wyjście. Tak jest. Ale tutaj mamy taką zapadkę. Oczywiście gdybyśmy tam weszli, to jak widzicie byśmy spadli. Oczywiście tego nie chciałem. I znowu wszystko, tak. Późniejsze poziomy, jak mówiłem, już łatwiej wszystko zdobyć. Więc lećmy dalej. Nadal ruiny. Nadal tutaj zmierzamy, zwiedzamy te tereny. To już trzeci poziom w tych ruinach, a jest ich 4. Idzie naprawdę sprawnie. Okej, teraz tutaj jest miejsce, które się zapadnie, czego ja bym chciał naturalnie uniknąć. Ale dobra, z tobą już zawalczę i cię zrzucę. Żegnam pana. O, okej, dobra, nie spadłem, na szczęście. Tam na dole chyba... Nie wiem, czy tutaj są jakieś skrzynki, czy nie ma, czy nie warto w ogóle tutaj iść. Okej, tutaj na razie nie warto iść. To jest już całkiem większy poziom niż widzieliśmy wcześniej. Okej, i wszystkie pułapki w ogóle teraz połączone w całość.